Jako zmęczony i połowicznie wypalony youtuber nagrywam QA. Ehm, znaczy w sumie żartuję z tym wypalonym, ale ostatnio nie mam Weny, a QA jest łatwe i proste w nagraniu, więc robię to. Miało być we wrześniu, jest pod koniec lipca, czyli no ten miesiąc z kawałkiem wcześniej, ale chyba, chyba będzie ok. Ehm, I poniekąd z tym związane jest pierwsze pytanie, na które odpowiem, czyli dlaczego filmy się pojawiają rzadziej teraz. Kilka powodów w sumie. Znaczy wydaje mi się, że jeszcze w maju ich częstotliwość była taka jak zwykle, mniej więcej. Gdzieś od czerwca to jest tak średnio jeden film na tydzień. Eee, no dlaczego? No, miałem sesję ostatnio na tych studiach. Eee, miałem magisterkę, co prawda bronię się we wrześniu, ale no, skończyć ją musiałem niestety. Eee, no i też w czerwcu sporo pracowałem. Eee, Wydaje mi się, że gdzieś ponad 200 godzin zrobiłem w pracy. W lipcu tego nie ma aż tak dużo, ale jednak też nie ma tego mało, więc wydaje mi się, że do, do końca września prawdopodobnie tak to będzie wyglądało z, z filmami. Chyba, że wydarzy się coś, czego się nie spodziewam. No ale najprawdopodobniej to będzie wyglądało właśnie tak, że filmy będą pojawiały się średnio raz na tydzień. Chyba, że coś mi po prostu chwyci. Czy w bliższej bądź dalszej przyszłości planuje nagrać swoją, swoją topkę ulubionych filmów, seriali, anime i TD? Um, myślałem o filmach najmocniej, szczerze mówiąc, um, ale trochę to no, zwaliłem, szczerze mówiąc, bo w ostatnim y, filmie <grywania> powiedziałem, jaki jest mój ulubiony film, więc to troszeczkę zabija ten element suspensu. Jasne jest jeszcze ciągle no, 9 miejsc do obsadzenia, ale ten kluczowy moment dla tego filmu jest już e, zaspoilerowany, aczkolwiek nie wykluczam, e, że, że taki film się kiedyś pojawi. Co prawda zakładam, że montaż nie będzie jakiś e, najbardziej przyjemny, ale. Ale plany są. Plany są na pewno. Ile mam wzrostu? Nie wiem, szczerze mówiąc. Przez lata byłem przekonany, że mam met 76, ale w mojej pracy są osoby, które mają na przykład met 75 i są trochę wyższe ode mnie, więc albo one nie wiedzą, ile mają wzrostu, albo ja nie wiem. No zakładałbym, że przedział między 73 a właśnie 5,6. <grymne> Piękne pytanie. Grasz w szachy? Brzmi, że jakbyś grał. Jak byłem w późnej podstawówce wczesnym gimnazjum, to grałem trochę. Bez jakichś spektakularnych sukcesów. Mój największy sukces to było drugie miejsce w powiecie na zawodach. Yy... I wróciłem sobie, że mówiąc, do szachów niedawno, tak z miesiąc temu, i faktycznie sobie trochę gram. Nie ma jakiegoś wysokiego elo, 1100 ostatnio wbiłem, yy... ale bawię się całkiem nieźle. Nie wiem czemu dokładnie brzmi, jakbym grał w szachy, ale yy... dobre ucho generalnie. <laughs> Czym jest spowodowane to, że nie prowadzisz swojego Instagrama książkowego jak inni popularni twórcy? To jest sporo zdjęć, relacji i wchodzenia w interakcje z obserwującymi. Eee. czym to jest spowodowane <noise> chciałbym powiedzieć trochę, żelenistwem, ale nie wydaje mi się, żeby to była mm, do końca prawda mimo wszystko może po części tym, że nie mam jakiegoś takiego oparcia na, yy, na samą platformę jaką jest Instagram, znaczy dla mnie to nie jest yy, dla mnie to nie jest ten portal docelowy, gdyby ktoś mi miał zadać jakieś pytanie, czy czuję się bardziej youtuberem, czy instagramerem, to zdecydowanie czuję się bardziej youtuberem, bo to jest dla mnie docelowa platforma Instagram służy bardziej mi jako taka platforma do komunikacji, wrzucania czasami jakiejś zapowiedzi filmu, pokazania czego obecnie czytam, co skończyłem. Ewentualnie, czasami, jak coś mnie popkulturowo zainteresuje, nie, jakiś trailer się pojawia, jakaś zapowiedź, to też mogę to jakoś skomentować w relacji. Nie wrzucam zdjęć, dlatego że nie robię dobrych zdjęć. Nie lubię robić zdjęć generalnie. Nie uważam, żeby te zdjęcia, które mam, były jakieś najgorsze na świecie, ale są raczej nieodkrywcze. I zwykle robiłem je z takim zamysłem, żeby to były takie, wiecie, po prostu coś, co, co wrzucę i żeby sobie tam po prostu na tym Instagramie było. A to nie jest chyba jednak no, najlepsze, yy, najlepsze podejście. Co do wchodzenia w interakcje z obserwującymi, wydaje mi się, że wchodzę. Chyba, że chodzi ci o takie interakcje na zasadzie, yy, jak tam spędzacie dzień, co czytacie, co porabiacie, jak się czujecie. Yy, I tego typu postów bardziej relacyjnie dodaję, dlatego, że może to zabrzmi brzydko, ale kompletnie mi to nie obchodzi. W sensie. Um, I też wydaje mi się, że są takie osoby, które mają problem z, z wyczuciem tej granicy. Bo ja rozumiem trochę to, że wiecie, jak, e, jak oglądacie kogoś gdzieś, na przykład na YouTubie, to e, tworzy się między Wami taka więź. W sensie wiecie, czujecie, że spędzacie czas z tą osobą, oglądacie to, co tworzy, więc e, czujecie się trochę, jakbyście tę osobę znali. E, co generalnie jest, tak myślę, dobrym znakiem. Znaczy, jeżeli czujecie w kierunku jakiegoś twórcy, właśnie coś takiego, to raczej jest to rzecz bardziej pozytywna niż negatywna i to raczej świadczy o dobrze wykonywanej robocie przez ym, twórcę. Natomiast to jest bardzo złudne, bo to nie jest prawda. Twórca was nie zna, ja na przykład was nie znam generalnie, i jeżeli ktoś z was chce poświęcić te kilkanaście, kilkadziesiąt minut w tygodniu na to, żeby obejrzeć to, co nagrywam, posłuchać tego, co mam do powiedzenia, jest to super i to jest fajne. Fajna przestrzeń, fajne pola, na którym możemy się spotkać Natomiast nie do końca czuję potrzebę Przechodzenia z, z tej płaszczyzny Na płaszczyznę bardziej prywatną To znaczy to, jak, to, że jak ktoś mnie ogląda Czy czasami ja mu coś odpiszę na Instagramie Bo mam jakiś plan, to nie znaczy, że się lubimy To znaczy, że się nami, jesteśmy kumplami Być może wynika to po części Też z mojego introwertycznego charakteru Nie jestem specjalnie, wiecie Nie jestem do końca taką osobą, która Jakoś mocno dąży do zawierania nowych przyjaźni No warto, znaczy warto Dosyć symptomatyczne, tak myślę, jest to, że przez całą moją twórczość, przez cały mój okres, ten okres twórczości na YouTube, poznałem, znaczy spotkałem się na żywo, aż z jedną osobą poznaną w ten sposób. Jakby bardzo się cieszę, bo to jest fantastyczna osoba, i cieszę się, że ją poznałem w ten sposób. Natomiast to, że poznałem w ten sposób jedną osobę, to nie znaczy, że chcę no, poznawać ich więcej. Super, jak ktoś chce mnie oglądać, super, jak ktoś chce, nie wiem, podyskutować po książkach. Aczkolwiek raczej, no, niespecjalnie chcę więcej. A myślę, że zwykle, kiedy twórcy tak robią, to po prostu jest to, no, taki dość prosty ruch obliczony na zasięgi, żeby to w jakiś algorytm weszło, żeby Instagram widział, że y, dużo osób reaguje na to, co robicie. Co y, nie jest jakby niczym złym. W sensie nie uważam, żeby to było szkodliwe. Natomiast równocześnie nie jest to. Forma komunikacji, z którą ja bym się czuł dobrze, gdybym ja ją stosował. nie więcej tak to u mnie wygląda. Czy teraz, kiedy skończyłeś studia, możesz powiedzieć, co i gdzie studiowałeś? Mogę. Znaczy, nie wiem, czy to też było odczuwalne w taki sposób, że to ukrywam, e, bo nie ukrywam tego jakoś specjalnie mocno. W sensie nie mówiłem o tym, ale, ale to nie jest też tu jakaś ogromna tajemnica. E, studiowałem rachunkowość i Controlling na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Um, za specjalnością Controlling. No i w sumie tyle. Yy, na szczęście już za mną są te studia. Nie byłem ich ogromnym fanem, generalnie rzecz biorąc. Czy Janek Błachowicz wygra z Pereirą? Um, bardzo na czasie pytanie. Wydaje mi się, że wygra. W sensie, jakby, nie wiem. Jest, jest chyba faworytem Bukmacherów. To się zwykle źle kończy, um, jak Janek jest faworytem. Ale, ale wydaje mi się, że wygra. Um, znaczy Odpowiedź na to pytanie może być bardzo szybko wyciągnięta bo ta gala, kiedy jest 291, bo gdzieś pod koniec lipca z 28 albo 9, więc zobaczymy wtedy, ale wydaje mi się, że się uda. Wydaje mi się, że Janek da radę, przynajmniej taką mam nadzieję. Czy jest jakiś sport, <laughs> który chciałbym zacząć uprawiać albo do którego chciałbym wrócić? Chciałbym wrócić do tenisa, bo grałem jak byłem mały. Znaczy mały, znaczy no nie wiem, byłem mały. Tak jak miałem gdzieś 8-12 lat, to trochę grałem i bardzo dobrze wspominam ten czas, i faktycznie chciałbym kiedyś rzucić, aczkolwiek. No właśnie, czas jest problematyczny, bo czasu trochę brak. Czy mam jakiś tatuaż albo kolczyki? A jeżeli nie, to czy planuję takowe? Nie mam. Planuję tatuaże, pewnie kiedyś. E, Pilisznik mi się nie podoba specjalnie. E, aczkolwiek tatuaże podobają mi się bardzo. E, więc no, to na pewno bliżej. Przeczytaj, proszę, rodzinę monet albo monet. Nie wiem, czy to jest. Czy chodzi po prostu o monety, czy o jakieś francuskie słowo, nie umiem francuskiego, i nagrałem o tym jakiś film. Po części odpowiem na to, ale też odniosę się do trochę szerszego tematu, bo nie mam problemu z czytaniem popularnych książek i jakby weryfikowaniem tego, czy one są moim zdaniem dobre i czy one zasługują na taką popularność. Nawet jeżeli w mojej głowie jest taka myśl, że no prawdopodobnie to jest książka, która mi się nie spodoba. Nie mam problemu ze spróbowaniem. Ale jest też jeden warunek, jakby a nawet dwa, nawet dwa warunki, o, jeden teraz przyszedł do głowy. Pierwszy i ten mimo wszystko główny to jest to, że jak już mówię, jak mówiłem, nie mam problemu z czytaniem książek, które potencjalnie mi się nie spodobają, ale jednak chciałbym, żeby te książki mnie czymś zainteresowały. To znaczy, ciężko jakby obracając się w tych strefach książkowych nie usłyszeć o tej o, chyba serii już Jaką jest rodzina Monet. Eee, tylko, że nic, jakby, co słyszałem o tych książkach, nie sprawia, że mam ochotę te książki przeczytać. Nie chodzi mi o ich poziom, chodzi mi o sam zamysł, o to, o czym one po prostu są. W sensie nie ma dla mnie nic jakoś specjalnie interesującego w czytaniu książki, która mnie nie interesuje fabularnie, nie interesuje mnie koncept. Prawdopodobnie mi się nie spodoba i czytam tę książkę tylko po to, żeby ją przeczytać i potencjalnie po prostu ponarzekać. Em, na nią w jakimś filmie, bo. No kurde na siłę by to było strasznie, mam takie wrażenie. Ja wiem, że to, to jest film, który by się pewnie dobrze klikał, bo ja widzę, jakie, um, jakie wyświetlenia robią inne filmy o, o tych książkach. Tylko ja też nie czuję specjalnej potrzeby, jakby. Wiecie, dążenia za. dążenia do jakichś ogromnych wyświetleń. E, I są takie książki, które przeczytałem, e, i po części też pewnie nagrałem ich recenzji, dlatego że. Znaczy nie dlatego, że... Ale podejrzewałem, że to są filmy, które się obejrzą dobrze. Że dużo osób je obejrzy. Takim, taką książką była Legenda Popiełach i Wrzasku, ale tam byłem autentycznie ciekaw, czy to się udało. Podobnie było z Zakonem Drzewa Pomarańczy. Podobnie było z y, książką Babel. No są takie książki, o których sobie myślę, jest duża szansa, że to jest film, który zainteresuje dużo osób. E, natomiast to nigdy nie jest jakby priorytet dla mnie. Fajnie, jeżeli dużo osób obejrzy jakiś film, e, ale to nie jest tak, że... E, że jeżeli zakładam, że jakiś film obejrzy mało osób, to ja go nie nagram. Bo jakby oczywiście są takie filmy na tym kanale, które podejrzewałem, że się słabo obejrzą, że jakby relatywnie niewiele osób obejrzy w porównaniu do tych najbardziej popularnych filmów, bo też myślę, że można ustalić jakiś przedział, wiecie, jak moje filmy zwykle robią tak od, nie wiem, powiedzmy od dwóch tysiąca do trzech z kawałkiem, może czterech. No to jeżeli zrobią tysiąc, to to jest mniej niż zwykle. Ja podejrzewałem, że nie film o One Piece zrobi mniej wyświetleń. Że jeżeli nagrywam film o grach komputerowych, to to są filmy, które obejrzy mniej osób. Em, ale ciągle miałem ochotę je nagrywać. Więc nie mam problemu z nagrywaniem filmów o rzeczach, które mnie interesują. Nawet jeżeli mało osób je obejrzy. Nie mam problemu z nagrywaniem filmów o rzeczach, które zainteresują dużo osób, jeżeli one mnie interesują. E, gorzej jest z rzeczami, które mnie nie interesują no a osoby jakieś chciałyby to obejrzeć no bo to nie jest raczej coś, co chciałbym robić no i druga rzecz jest też taka, że nie do końca czuję, żebym miał coś ciekawego do powiedzenia, znaczy są takie rzeczy są takie książki czy inne teksty kultury, których nie nagrałem po prostu nie czuję, żebym cokolwiek interesującego do dyskusji dodał no jest konkretny powód no wiecie, jestem kanałem, który głównie nagrywa o szeroko pojętej fantastyce, jest jednak mimo wszystko powód przez który ciągle nie nagrałem na przykład nic o jakimkolwiek, jakiejkolwiek książce Tolkiena po prostu nie czuję, żebym miał cokolwiek interesującego do dodania mógłbym coś nagrać o Władcy Pierścieni albo o i to by się pewnie dobrze obejrzało, ale po co to by nie było absolutnie nic nowego podobnie jest na przykład, nie wiem z, no z nowym sezonem Wiedźmina obejrzałem sobie dwa odcinki z tych pięciu, które są dostępne i mi się nie chce po prostu oglądać tego dalej Myślę sobie o, o filmie, który już miałem już jakaś dawno, czyli o. Jakby o całym temacie adaptowania fantastyki. O tym, jak ja to widzę i czemu uważam, że to się zwykle nie udaje i czemu często nie ma sensu adaptować fantastyki. Ale, no jak mówię, nie mam specjalnej ochoty na przykład. Jakby przyczepiając się do tego Wiedźmina, um, nie mam specjalnej ochoty spędzić jeszcze trzech godzin oglądając serial, który jest. Nie uważam, że to było najgorsze że na świecie. Ale problem. Generalnie z adaptacjami serii fantazji jest taki, że gdyby nie to, czego to są adaptacje, to by to by były bardzo nijakie, przeciętne seriale, które pewnie byłyby anulowane po jednym sezonie. Wydaje mi się, że tak by było z Wiedźminem. Gdyby to nie była adaptacja serii książkowej, która jest popularna w dużej mierze dzięki grom i gdyby nie to, że mamy na przykład Henry'ego Cavilla, znaczy już nie mamy, <laughs> no to to byłby pewnie serial, który, którego prawie nikt by nie obejrzał i skasowaliby go po jednym sezonie. A wydaje mi się, że Wiedźmina ogląda dużo osób mimo wszystko. Natomiast tak jak mówię, nie czuję specjalnej potrzeby nagrywania o jakichś rzeczach tylko po to, żeby to się kliknęło. Bo myślę, że wtedy ten mój, ta moja blokada i ta chwilowa niemoc w nagrywaniu jeszcze by się mm, mocniła, powiększyła. No nie jest to coś, w co chcę wejść po prostu. Ale warto chyba też wyjść z y, pewnego rodzaju odpowiedzią wyprzedzającą. Bo wyobrażam sobie, że ktoś mógłby teraz pomyśleć, czy chcieć napisać coś w stylu... No dobra, mówisz tak teraz, ale gdyby jakieś wydawnictwo zaproponowało ci recenzję książki, nawet takiej, która ci nie interesuje i dało ci pieniądze za to, to na pewno byś to zrobił. I bardzo brzydka aczkolwiek też szczera odpowiedź wydaje mi się jest taka, że no prawdopodobnie tak. W sensie no wydaje mi się, że każdy ma swoją cenę mimo wszystko. I gdyby ktoś zaproponował mi naprawdę dobre pieniądze za przeczytanie takiej książki, no to tak potencjalnie ktoś z Was mógłby pomyśleć, pewnie bym nie odmówił, jakby człowiekiem jestem, za coś żyć muszę. E, miałem kiedyś w ogóle taki proces myślowy, e, już dość dawno temu, czy gdyby jakaś książka, na przykład, by mi się nie spodobała i wydawnictwo zaproponowałoby mi pieniądze za to, że powiedziałbym, że jest dobra, to czy bym się zgodził, gdyby to były potencjalnie naprawdę dobre pieniądze? I teraz wydaje mi się, że nie, natomiast wydaje mi się, że kiedyś być może bym się zgodził, ale potem bym miał spore wyrzuty sumienia Myślę, że to mogłoby być tak właśnie, że przyjmuję takie coś nagrywam właśnie tego typu film, który jest nieszczery. No a potem mam wyrzuty sumienia, przychodzi blokada twórcza i kończę z YouTube'em. Wyobrażam sobie, że tak mogłoby się to potoczyć, więc wydaje mi się, że dzisiaj raczej bym tego nie zrobił. Ale prawda jest też taka, że ja mogę sobie takie rzeczy mówić, a jedynie znalezienie się w takiej sytuacji mogłoby to zweryfikować. Raczej nic nic innego. Pięć twoich ulubionych mang nie licząc tych, o których mówisz często na kanale. JoJo, One Piece, Full Metal Alchemist, Berserk, Winland Saga. Naprawdę mówię często o Winland Saga na kanale? Nie czułem jakoś tak tego. Eee, pięć ulubionych mang. Na pewno moją ulubioną mangą w ogóle nie, czy nie ulubioną rzeczą z popkultury w ogóle jest Vagabond. Eee, to jest w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy na mnie, jakkolwiek kiczowa to by to nie brzmiało. Poza Vagabond. Aha, nie licząc, Winland Saga. No to Monster. Eee, 20th Century Boys. Nie wiem czy to 5. Pewnie, pewnie tak, ale przyszło mi do głowy Oyasu Pan Pan. i Panpan. I jest zapomniałem co wymieniłem: Monster, Vagabond, Ojasom i Panpan, 20th Century Boys. I. A no tak, oczywiście. Homunculus. Homunculus jest genialny. I też pytanie pokrewne. Proszę o opinię o Death Note. Trochę zależy o czym gadamy. Czy gadamy o manzy, czy gadamy o anime. Obie wersje mają ten sam problem. Główny, którym jest druga połowa, e, która jest dużo, dużo słabsza niż pierwsza połowa, i ja nie znam, jakby dużo ludzi, którzy, nie znam dużo osób, które oglądało DefNoons albo czytało, ale wydaje mi się, że praktycznie każdy, kogo znam, i każda osoba, która to zrobiła, no, narzeka na drugą połowę, i zgadzam się, że jest dużo słabsza. E, pierwsza połowa jest całkiem dobra. Jak kogoś e, kręci ten koncept dwóch geniuszy, którzy grają w szachy 4D i cały czas jeden próbuje przechytrzyć drugiego, wyrzucić drugiego na jakąś minę, to myślę, że będzie się bawił świetnie. Największy problem wydaje mi się, że jest w anime, który... problem to jest to, że anime jest niemożebnie po prostu przedramatyzowane. Patos po prostu się wylewa. Ja lubię patos, jeżeli jest umiejętnie zrobiony, ale tam to jest, pamiętam, tak kiczowate. Do dzisiaj moją ulubioną sceną, wydaje mi się, że parę razy o niej mówiłem na kanale, jest scena, w której Light wpisuje do Death Note'a Nazwiska ludzi. No wie, wiecie, jak działa Defnote. Wpisujesz nazwisko um, danego człowieka do, do notesu, wpisujesz, jak ma umrzeć, i tam po jakimś czasie od wpisania on umiera, chyba że um, no tam wpiszesz w tym DevNote inaczej, kiedy ma umrzeć i, i, i jak. Um, no, i, no i Light wpisuje te nazwiska, i po prostu tam w tle jakieś chóry są te takie dynamiczne kadry, gdzie po prostu kamera leci za ręką tego, tego Lighta, który robi takie zamaszyste ruchy. Może wam w ogóle wkleję kawałek tego, bo to jest absolutnie fantastyczne. Yy, I pamiętam, że pierwotnie się bardzo śmiałem na tej scenie. Być może byłem wtedy trochę nietrzeźwy, ale wydaje mi się, że nawet jakbym był trzeźwy, to yy, też bym się śmiał. Jest, jest momentami trochę kiczowate. To, co się tam dzieje, i wydaje mi się, że zamkniemy temat manga, bo jeszcze tutaj było jedno pytanie z tego, co każdy tylko sobie przeskroluję. Eee, tak, eee, najbardziej overrated manga albo anime. W sensie najbardziej przecenione, przeceniona manga albo anime. Szczerze mówiąc, pierwsze, co mi przyszło do głowy, i to nie znaczy, że ja nie lubię yy, tej serii, to jest Code Geass. Podobało mi się, ale ja nie potrafiłem nigdy zrozumieć, dlaczego aż tyle osób to tak mocno kocha. Bo się bawiłem dobrze, ale tak po czasie. Jedyne co z tego pamiętam, poza zakończeniem jakimiś pojedynczymi scenami, to są e, lokowania Pizzy Hut. E, to jest prawdopodobnie najbardziej niesubtelne lokowanie jakiegokolwiek produktu w jakimkolwiek dziele. E, w Code Geass notorycznie na pierwszym planie są opakowania Pizzy Hut. E, kusi mnie też, żeby powiedzieć Naruto, i mówię to z perspektywy osoby, która może nie jakoś mocno, ale trochę jednak dorastała na Naruto, oglądała jakieś pojedyncze odcinki, po latach sobie dorabiała manga, coś dorabiała. Doczytywała, mangę, ją oglądała anime, ale uważam, że Naruto się bardzo brzydko zestarzało. I ja próbowałem chyba z 3 lata temu obejrzeć sobie yy, jeszcze raz, i uważam, że początek jest absolutnie do przebrnięcia. Masa fillerów, momentami bardzo słaba animacja, masa głupotek. Naruto, wydaje mi się, że w dużej mierze bazuje na tym, że ma bardzo cool stylistykę. I sceny walki są naprawdę dobre. Ale wydaje mi się, że współcześnie, nie wiem, można sobie obejrzeć yy, Naruto do momentu, jak. Yy, jak Rock Lee walczy z Garą i potem już, wiecie, najlepsze co, co, co to anime, bądź też manga miała do zaoferowania jest za wami. Go! Go! Czytałem sobie Boruto co prawda, nie jest to takie złe jak myślałem, mówię o mandze tylko, bo no, o anime słyszałem różne rzeczy i widziałem różne urywki, które nie wyglądają najlepiej, na przykład sławna scena biegania. No i trzecia rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest Demon Slayer, to też jest coś czym każdy się zachwyca, lubię Demon Slayera, ale wydaje mi się, że on jest bardzo często porównywany do Attack on Titan, a moim zdaniem Attack on Titan jest dużo, dużo lepszy niż Demon Slayer kiedykolwiek był. Jaka jest jedna rzecz, której o Tobie nie wiemy? Myślę, że tych rzeczy jest dużo więcej niż jedna, ale jakbym miał powiedzieć pierwszą, która mi przyszła na myśl, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie wiecie, że bardzo, bardzo dużo, żeby nie powiedzieć kurewsko, dużo przeklinam. Na YouTubie staram się hamować. I to jest też magia tego portalu, że tutaj mogę wydawać kulturalnego, natomiast faktycznie w życiu realnym czasami mnie troszkę ponosi i bardzo dużo przeklinam. Nie chcę specjalnie tego zmieniać, w sensie nie czuję potrzeby, Eee, czasami mi się na YouTube coś wymsknie, ale wydaje mi się, że jeszcze tutaj trzymam jakiś fason. Skąd biorę pomysły na swoje intra? Znik Zn 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 Chciałem powiedzieć, że znikąd, co oczywiście nie jest prawdą. Natomiast zwykle u mnie to wygląda tak, że ja nie. To nie jest tak, że nagrywam jakiś film i nagle wpadam na pomysł, o, okej, okay, to by pasowało tutaj. To nawiązanie byłoby, byłoby spoko. Zwykle to wygląda u mnie tak że nie wiem przypominam sobie o o czymś, jakiś grza jakim serialu i myślę sobie ok jak ten konkretny fragment mógłbym połączyć z tym co będę nagrywał. Więc to nie jest proces myślowy od filmu, który nagrywam yy, do tego co do tego filmu pasuje, tylko od jakiejś rzeczy do filmu, który który właśnie nagrywam, bo zwykle te rzeczy nie mają kompletnie żadnego związku. Nie wiem, pamiętam, że jedno z pierwszych takich pseudo scenkowych które zrobiłem, to było. Może to w ogóle było pierwsze intro? To było intro do Elantris, do recenzji Elantris. Tam zrobiłem ten wstęp z m, przerobionym intrem Mega 2, co kompletnie mi się nie łączyło, ale po prostu wtedy grałem sobie w Mega Mena 2. I myślałem, o, wrzuciłbym sobie to intro, bo uwielbiam to intro, jest fantastyczne. Nie wiem, ostatnio miałem um, to intro e, z, m, z tą wstawką z Metal Gear Solid. Co też kompletnie jakby. Teoretycznie nie ma żadnego powiązania z książkami, ale stwierdziłem, że czemu miałbym sobie nie wrzucić e, Solid Snake'a. E, no, no i to zrobiłem. E, I ponownie mam pytanie powiązane z tym. Trochę przeskoczę do przodu, co prawda. E, czyli jakie jest moje ulubione intro z, z tych wszystkich, które zrobiłem? Pamiętam, że bardzo bawiło mnie moje intro z mojej recenzji czy tego filmu o Kronikach Rairi nie wiem, ale to dlatego, że bardzo lubię Chłopaków z Baraków i zawsze bardzo bawiła mi ta scena z Gapiliśmy się na bebech i to myślę, że głównie dlatego nie pamiętam w którym filmie w których filmach to było, ale lubię moje wstawki z samym Maxem. na pewno wstawka z samym Maxem była w filmie, który chyba w ogóle nazwałem Delikatne 70 minut o podgatunkach w fantastyce o, jest, jest intro, które uwielbiam, to jest y, ten wstęp z top 10 najstraszniejszych gier horrorów, bo to było tak totalnie głupie, y, że aż jestem dumny z tego połączenia, które wymyśliłem. To są moje ulubione intra, tak mi się wydaje. Też prawda jest taka, że ja zapominam trochę o, o tych moich intrach. Ale mogę wam też powiedzieć, że jak wpadnę na, na pomysł takiego właśnie głupiego intra w tym stylu, to mi się dużo przyjemniej montuje film potem. Nawet jeżeli to jest jedna wstawka i, i to jest tyle to potem faktycznie pracujemy się nad tym materiałem dużo lepiej. Ja też generalnie jestem fanem, nie, nie stosuję tego aż tak często, bo jestem też trochę leniwy, ale ja lubię, kiedy twórca daje takie delikatne nawiązania do czegoś w, w swoim filmie. Takie nawiązania, że jeżeli ktoś nie wie, o czym mowa, to jakby nic nie straci, a jeżeli ktoś wie, to sobie pomyśli, o, okej, okay, wiem, wiem, do czego to jest nawiązanie. I tak trochę było właśnie z tym filmem, gdzie było intro z Metal Gear Solid. Jeżeli ktoś nie grał w Metal Gear Solid, to kompletnie niezrozumiałe nawiązanie. Jeżeli ktoś grał, to mam nadzieję, że się uśmiechnął. Ale wydaje mi się, że czy ktoś wie o czym mowa, czy też nie, to jakoś to się wiąże z tym, co w samym filmie jest. I zwykle generalnie taki cel mi przyświeca, kiedy już coś tego typu chcę do filmu wstawić. Pytanie, które wiąże się z jednym z poprzednich, ale o nim zapomniałem. Jakie konkretne tatuaże chciałbym mieć? Wydaje mi się, że gdybym sobie już robił to, albo zacząłbym od Atuina, w sensie tego żółwia, na którym znajduje się świat dysku, albo wydzierałbym sobie jakąś wersję Musashiego Miyamoto. W sensie nie postaci historycznej, tylko tej inkarnacji właśnie z Wagabonda. Chyba w ogóle Joe Rogan ma yy, Musashiego wydziaranego, tak mi się coś kojarzy. My right arm I have a tattoo of Miyamoto Musashi because I read a quote when I was sixteen years old when I was doing martial arts. I read the Book of Five Rings, and this is that that's Miyamoto Musashi on my right arm. And he wrote this book, The Book of Five Rings, which was a book on strategy. E, cel, cel podróży nie jestem specjalnym podróżnikiem. Raczej wolę siedzieć na dupie, prawdę mówiąc. Chciałbym kiedyś do Japonii polecieć. Nie są to tanie rzeczy i to trochę mnie blokuje. I jeżeli miałbym drugi mój cel jakiś potencjalny wskazać no to przejechanie Stanów z południa na północ, a jeżeli miałbym już jakieś jedno miejsce w Stanach wskazać, do którego chciałbym pojechać, to nowy Orlean. Najlepsza seria fantasy dla wielkiego fana Wiedźmina poza Wiedźminem oczywiście. Banalną odpowiedzią byłaby trylogia kustycka, to nie jest do końca fantasty, to jest bardziej historical fiction, ale też to napisał Sapkowski i wydaje mi się, że powoli skłaniam się do tej opinii, że to jest trylogia jednak lepsza niż Wiedźmin. Trochę mi przychodzi na myśl pierwsze prawo, bo to też jest nieprzyjemny, brutalny świat i ma mocne postaci, w sensie mocne charaktery, a w dużym stopniu tym stoi właśnie Wiedźmin. Nie wiem, czemu przymijam na myśl trochę mroczna wieża. W dużym mierze z tych samych powodów. Tylko Mroczna Wieża jednak jest bliższa Wiedźminowi w tym sensie, że tam też mamy podróż, jednak dużą wyprawę. Tak jak właśnie wsadzę Wiedźmińskie od pewnego momentu. A jak chcesz coś troszkę lżejszego i bardziej rozrywkowego, to wydaje mi się, że może John Gwen, The Faithful and the Fallen, ale jednak głównie stawiałbym na pierwsze prawo na trylogię husycką i na Mroczną Wieżę, która może nie jest do końca fantazją, bo tam dużo różnych rzeczy się miesza. Ale no, dałbym spróbować. Przynajmniej dwóm pierwszym książkom, bym właśnie szansę dał. Jak sądzisz, czemu zawdzięczasz swój sukces na YouTubie? Nie lubię takich pytań, szczerze mówiąc, ale jeżeli już muszę odpowiadać, to wydaje mi się, że w jakimś stopniu jest to zasługa tego, że na polskim YouTubie książkowym raczej nie ma dużo twórców, którzy nagrywaliby stricte o fantastyce. Znaczy, macie dużych twórców książkowych, macie zaksiążkowane, macie, nie wiem, doktor Book, okonia w sieci, kto jeszcze jest duży, yy, strefa czytacza, bestsellerki, ale myślę, że jest bardzo mało twórców, którzy nagrywają o no właśnie fantastyce. Bo z tych największych twórców, Zuza i Tola czytają różne książki, doktor Book chyba też, strefa czytacza chyba też. Już najbliżej jest okoń w sieci, ale wydaje mi się, że on czyta też dużo kryminałów na przykład. Bestsellerki też różne książki czytają, e, więc może komuś brakowało trochę, właśnie, stricte fantastyki w tej przestrzeni książkowej na YouTube, A jednak ja się tym głównie zajmuję, jakby czytam inne książki, ale jednak fantazy i science fiction, no to jest większość tego, co ja czytam. Więc być może jest to zasługa tego. Pamiętam, że kiedyś, chyba jeszcze, no już ładne parę miesięcy temu. Miałem taką krótką wymianę zdań na Instagramie z jedną osobą i generalnie ta osoba twierdziła, że ja bym osiągnął dużo większy sukces, gdybym pokazywał swoją twarz. I wtedy wydawało mi się to takim sensownym myśleniem. Wydaje mi się, że teraz wydaje mi, znaczy wydaje mi się, że teraz trochę mniej sensu to ma, bo być może to też jest właśnie zasługa tego, że nie, wiem, nie pokazuję swojej twarzy, tylko jestem tutaj yy, kaczką na, na ekranie. Znaczy tutaj, jakby też to jest wyłącznie gdybanie, bo. Musiałbym się po prostu pokazać, żeby zobaczyć, czy, czy to jakoś wpłynie na wyświetlenia. Na początku na pewno by wpłynęło, bo pewnie jakieś osoby byłoby zainteresowane tym, jak wyglądam. Ale być może to też jest jakiś element, który, no nie wiem, wyróżnił mnie na tle w ogromnym cudzysłowie konkurencji. Czy nie uważasz, że nahalna promocja książek i pojawianie się wciąż tych samych tytułów u największych twórców bardziej szkodzi czytelnictwu niż mu pomaga? Bardzo mi się podoba to pytanie w ogóle. Jedno z lepszych, jakie dostałem w... Tego typu filmie. Eee, przede wszystkim, wydaje mi się, oczywiście mówię, to jest tylko moje postrzeganie, że twórcom, którzy o książkach gadają, nie do końca chodzi o promocję czytelnictwa, a przynajmniej to nie jest cel sam w sobie. Oczywiście mogę mówić tylko o sobie ze stuprocentową pewnością, natomiast dla mnie yy, kompletnie żadnym celem pierwotnie nie była promocja czytelnictwa. Ja zakładając ten kanał, chciałem mieć po prostu jakąś platformę. Jakiś kanał, dzięki któremu mógłbym się wygadać w tamtym momencie o pierwszym prawie, ale no potem to się rozrosło i celowo. Jakby to się u mnie nie zmieniło ciągle, ja po prostu chcę sobie gadać o książkach, które mnie interesują, czy to ktoś przeczyta, czy nie, to jest rzecz dla mnie, mimo wszystko, drugorzędna. Jeżeli chodzi o promocję, yy, czy znaczy o pojawianie się tych samych książek u największych twórców, to myślę, że. Wydaje mi się, że jeżeli wiecie, jeżeli pojawiają się u największych twórców ciągle te same książki i wy wiecie, że one się pojawiają i je kojarzycie, no to to jest cel, który chce y, osiągnąć wydawnictwo. Bo wydawnictwo chce zakorzenić w waszych głowach tę tą, tą, tą świadomość, że taki produkt istnieje, że taka książka istnieje i wiecie, kiedy będziecie sobie pewnego pięknego albo mniej pięknego dnia chodzić po mieście i nagle wejdziecie do Mpiku albo... Będzie przechodzić koło księgarni, i zobaczycie na wystawie okładkę tej książki, sobie pomyślicie: hmm, okej, okay, kojarzę to, i być może kiedyś otworzycie pierwszą stronę, przeczytacie pierwsze zdanie, przeczytacie opis, yy, i wiecie, i kupicie tę książkę, bo o to chodzi generalnie. Jeżeli by twórcy nie reklamowali tego w ten sposób, to byście nie mieli pojęcia, że coś takiego istnieje, prawdopodobnie. Więc, jeżeli yy, wy kojarzycie takie książki, to znaczy, że twórcy, mimo wszystko, czy Wam się to podoba, czy nie, robią dobrą robotę. Bo o to chodzi. Rozumiem, że to może być troszeczkę dla niektórych, oczywiście, potencjalnie irytujące, kiedy nie, obserwujecie 10, powiedzmy, 10 yy, Bóg Influencerów w Polsce i nagle w jednym momencie u 7 czy u 8 pojawia się ta sama książka. To jest, to znaczy, mi by pewnie to tak trochę zgrzytnęło. Yy, ale czy to szkodzi czytelnictwu? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że w ogóle. Znaczy, nie mam, nie mam żadnych statystyk, ale wydaje mi się, że czytelnictwem nie jest obecnie najgorzej. Wydaje mi się, że te wszystkie właśnie book media, mimo wszystko, temu pomagają. I to, że w tak wielu miejscach można natrafić na jakieś materiały związane z książkami, jest mimo wszystko pozytywne. Myślę, że też w dużym stopniu yy, jest to zasługa tego, że duża liczba czytelników to są młodzi ludzie, a często ci najwięksi twórcy. Czytają książki młodzieżowe, bo, bo lubią ten, ten dział. Ci najwięksi twórcy, o których już wspomniałem, chyba zasadzie wszyscy, bo Iza i zaksiążkowane, i doktor Book, i Stefa Czytacza, y, czytają młodzieżówki. Nie wiem, bestsellerki też je czytają. Jest dużo twórców dużych, mających duże zasięgi, które, którzy czytają tego typu książki. I wydaje mi się, że na przykład w porównaniu do tego, mało macie twórców, albo oni są mimo wszystko bardziej w cieniu, którzy czytają. Nie wiem, literaturę piękną, nie, nie lubię tego określenia, albo którzy czytają twardą fantastykę. Bo do większej liczby osób trafi książka młodzieżowa niż jakieś twarde fantazje, które będzie wymagające. Więc generalnie nie uważam, żeby to było coś szczególnie szkodliwego, szczerze mówiąc. Co najbardziej przeraża Cię w książkach? Nawiedzone domy, psychole, niebezpieczne sytuacje. W książkach najbardziej przerażają mnie długie i szczegółowo opisane sceny seksu. Generalnie książki specjalnie mnie nie straszą, mógłbym powiedzieć, co najbardziej na mnie działa na przykład w grach, jeżeli chodzi o horrory i to jest działanie pod presją czasu, czego bardzo nie lubię. Aczkolwiek to się pojawia bardzo często i to mnie nie dziwi, bo to jest bardzo skuteczne narzędzie do podnoszenia ciśnienia graczowi. Czy przyszedłbym na spotkanie ze swoimi subskrybentami? Jestem ciekawa, jak wyglądasz in real life. Znaczy, czy bym przyszedł? Pewnie jakbym zorganizował, to bym przyszedł, tylko że nie planuję specjalnie organizować, ale żeby jakoś em, rozwiać swoją ciekawość, mogę się narysować w pęcie. Proszę bardzo. Dostałem dużo hejtów w wiadomościach yy, prywatnych po negatywnej recenzji legendy o popiołach i wrzasku. Może się pomylę, ale wydaje mi się, że w wiadomościach prywatnych nie dostałem ani jednej. Pamiętam, że kiedy wróciłem ten film, to jeden z komentarzy na YouTubie był taki, że jakaś osoba ma nadzieję, że nie zjedzą mnie fani bestsellerek, tak jak jakąś inną osobę, tutaj był podany Nigal, już nie pamiętam, yy, która nagrała negatywną recenzję ostatniej godziny. E, tylko, że różnica była taka, że ta ym, recenzja właśnie ostatniej godziny, bo obejrzałem sobie ten film, była bardzo ofensywna. Jakby, może merytorycznie była niezła, ale była yy, tak agresywna, że nawet mi się to trochę dziwnie oglądało, więc poniekąd rozumiem ym, skąd yy, wzięły się te negatywne głosy, ale w prywatnych wiadomościach albo w ogóle, albo jakieś pojedyncze, ale chyba nie były jakieś, nawet jeżeli dostałem, to nie były chyba jakieś bardzo mocne, po prostu nie pamiętam o nich. O ulubionych postaciach z pierwszego prawa mówiłem, a te najmniej lubione, najmniej lubiane. E, nienawidzę Leodan Broka, to jest genialnie napisana postać, ona ma fantastyczny charakter Ark w drugiej trylogii, ale to jest tak obrzydliwa postać, ona mnie tak denerwowała. I być może to jest w ogóle jedna z moich y, najbardziej nienawidzonych postaci w fantastyce. Może nie tylko w fantastyce, tylko w ogóle w popkulturze. jest tak okropna, bo on zaczyna jako ten taki po prostu pewny siebie zadufany rycerzyk, który myśli, że jest lepszy od wszystkich. Ehm. I chce być bohaterem, i bardzo ciekawie jest zweryfikowany przez życie. I bardzo ciekawie się kończy jego wątek w tej trilogii. E, fantastyczna postać, ale jej nie znoszę. Czy jest jakaś postać, która uważam, że jest słaba? No, Niekoniecznie. Są postaci, których jakby nie jestem ogromnym fanem, na przykład w drugiej trylogii jest postać, która nazywa się Gunnar Brod. Nie pamiętam, jak było w. w, w po polsku. To jest, ten, to jest ta jedna z tych postaci POV, ten osiłek w okularach. I szczerze mówiąc. Nawet nie, że to jest zła postać. To jest naprawdę dobrze napisana postać, ale ona wydaje mi się niepotrzebna. Jakoś tak mocno, fabularnie. Mimo, że bardzo dużo się o niej czyta, tak wydaje mi się, że ona jest akurat trochę zbędna. Eee, jaki jest Twój typ MBTI? Wygulowałem sobie, bo nie wiedziałem o co chodzi. Chodzi o typ osobowości i nawet zrobiłem sobie ten test. Eee, no, zrobiłem sobie ten test i wyszło mi, że jestem poszukiwaczem przygód. Eee, introwerdykiem, realistycznym, kierującym się zasadami poszukującym i czujnym. Szczerze mówiąc, średnio i to pasuje do mojego wyobrażenia yy, siebie, jakie mam w swojej głowie, ale może. Cholera wie tak naprawdę. E, dalej, kiedy zacznę pisać swoją powieść cykl fantazy? Na pewno masz jakieś ciekawe pomysły. Jestem w trakcie. Znaczy, teraz nie piszę, bo nie mam ani chęci, ani weny, ale to nie jest specjalnie istotne, bo jeżeli to pytanie jest nakierowane na to, kiedy wydam tę książkę czy ten cykl, to raczej nigdy. Nie mam takich planów, piszę dla siebie, bo mnie to relaksuje. I po prostu dobrze się przy tym bawię. Kiedy stworzę uaktualnioną tier listę najlepszych przeczytanych w cykli fantazy? A tier listę? Bo myślałem, że to pytanie jest ukierunkowane na nowe top 10 i taki film pojawi się nieprędko, bo ta moja najlepsza dziesiątka raczej się nie zmieniła na przestrzeni tych dwóch lat jakoś mocno. Jeżeli chodzi o tier listę, też wydaje mi się, że nie najszybciej. Może pomyśleć jakąś nową tier listą, ale w tym roku raczej nie. Może coś w przyszłym, jeżeli nie wiem, dużo serii skończę. Ale na razie jakoś tak nie czuję potrzeby um, uaktualniania tego. E, co dobrego w życiu zawodowym? Jakieś plany? Mam pewne plany w sumie. E, czy jest coś dobrego? Niespecjalnie, ale też niespecjalnie nic złego. Wstaję sobie, chodzę do pracy, spędzam tam zwykle 9 godzin. Całkiem lubię swoją pracę, lubię ludzi, z którymi pracuję. Um, zarabiam jakieś tam um, pieniądze. Nie jest, to raczej, nie, jest to, nie jest to raczej. Nie są to raczej zarobki, o których bym marzył po 5 latach studiów, ale myślę, że na wszystko przyjdzie czas, więc na razie jest w porządku. Czy kupuję czasami egzemplarz tej samej książki, tylko dla ładniejszej okładki? Żeby nie skłamać, w moim życiu zdarzyło mi się mm, dwukrotnie, że kupiłem drugi raz tę samą książkę. Pierwszy raz y, to była. Gra o tron I tu akurat no, to trochę mnie poniosło Bo miałem całą serię w twardych okładkach Poza pierwszym tomem I kupiłem używany tom za jakieś 13 zł Który był w stanie idealnym Po to żeby mieć po prostu twardą okładkę Jakby całą serię w twardej okładce Drugi raz y, kupiłem Nową, nowy egzemplarz Wielkiego polowania e, Roberta Czardana to jest drugi tom Koła czasu dlatego że Miałem poketa, znaczy dalej go mam Gdzieś e, chyba na poddaszu i to jest książka aczytalna. Ona ma ona tak okropne, on okropne, to się łamanie nazywa. Jest strasznie ciasno zbity ten tekst, i niejednokrotnie trzeba tu bardzo, trzeba kartki bardzo mocno. Um, no wiecie, nie rozciągać, nie do słowa, ale wiecie o co mi chodzi. Trzeba bardzo nadwyrężać grzbiet, żeby dostać się do całego tekstu, była to mordęga. Ja bardzo lubię wielkie polowanie, ale to była książka, którą się czytało bardzo ciężko, przez to w jakiej formie jest ten pocket wydany. E, normalnie nie kupuję. Być może. Rozważam. Być może będę tak robił, kiedy wydawnictwo Mac będzie wznawiało Robin Hobb. Bo, nie wiem, Robin Hobb to jest odorka, która mi się na tyle podoba, że może po prostu sobie kupię Bastarda w tym nowym wydaniu i będę kupował kolejne serie, których nie mam. Zobaczymy. Jakby nie mam planów. Natomiast zwykle tak nie robię. Zwykle nie kupuję drugi raz tych samych książek. Co sądzę o Pustyni i wpuszczy. W materiale z lekturami pominąłem tę książkę. Pominąłem tę książkę dlatego, że generalnie pomijałem lektury podstawówkowe. Nie ma dużej... Um, liczby książek, lektur, które się czytało, kiedy ja chodziłem do podstawki, wtedy kiedy jeszcze była sześcioletnia, więc nie ma tam, nie wiem, Tomka Sojera, nie ma chłopcu z polzu broni. Mały książek chyba był, ale to tylko dlatego, żebym mógł niepopularną opinię um, wrzucić. Co sądzę, po prostu nie jakby nie pamiętam specjalnie mocno tej książki. Aczkolwiek trochę mnie znaczy nie, nie mogę powiedzieć, że, jej, że ją lubiłem, bo nie byłem jej dużym fanem. Ale wydaje mi się, że ona mnie nie męczyła tak, jak męczyła dużą liczbę osób, która czytała tę książkę, bo mnóstwo osób jej nienawidzi. Ja jej po prostu tak umiarkowanie nie lubię. I tyle. Co sądzę o dramach związanych z książką Babel, że jeżeli komuś się nie podoba, to jest rasistą. Znaczy, może ktoś być rasistą i może mu się Babel nie podobać, ale jedno nie wynika z drugiego, przynajmniej nie powinno. Sądzę, że żyjemy w czasach, w których ludzie za łatwo poformułują pewne wnioski. To, że ja na przykład nie lubię zakonu drzewa pomarańcz nie znaczy, że jestem homofobem, bo tam jest związek dwóch pani. To, że nie lubię, nie wiem, pierwszego tomu, o Dorze wilk, to nie znaczy, że wiecie chodzę po mieście i na blokach maluję sprejem JP 100%. Jakby ja, ja się zgadzam z tym, że u, ten przekaz antykolonijny, antyrasistowski w Bablu jest straszliwie, ale to straszliwie płaski. I moim zdaniem nie wnosi nic ciekawego do dyskusji. Tylko, że gdyby nawet to było jakoś bardziej zniuansowane i podane w bardziej niejednoznaczny, ciekawy sposób, to ciągle bym te książki nie lubił, bo postaci są absolutnie żadne, bo czyta się to ciężko, bo ta książka nie ma żadnych powieściowych ram, bo zakończenie jest standardne, bo tempo jest okropne. To, że ta książka jest bardzo niesubtelna w, swojej, w, swojej, w swoim przekazie, to jest tylko jeden z kilku problemów bardzo poważnych, które ta książka ma. A jeżeli ktoś formułuje takie wnioski tylko na podstawie tego, że komuś się Babel nie podoba i uważa te, te osobę za rasistę, to jest głupi generalnie. Bo to nie musi. Nie musi. Może, ale nie musi mieć nic wspólnego. Czy mam zwierzaka domowego? Kiedyś miałem żółwia. Nazywał się Rolf. Niestety yy, był już starutki. I umarł chyba jak byłem na początku gimnazjum, czyli już te no, kilkanaście lat temu. Szkoda, bo uwielbiam żółwie i mam ogromną słabość yy, do nich. Kiedy czytam, jak znajduję czas na czytanie? Mam wrażenie, że to pytanie pojawiło się w każdym Q&A. Obecnie nie znajduję go dużo. Czasami czytam w pracy, bo czasami mam takie momenty, że mogę. Potem, generalnie później wracam do domu po pracy i zdarza mi się poczytać teraz godzinę, może dwie. Oczywiście z przerwami, bo ja nie czytam na jednym posiedzeniu jakby. Ale ja wyznaję zasadę, że jak mam nawet minutę czy dwie, to przeczytam sobie półtora strony i potem wrócę do książki. Nie potrzebuję wydzielenia dużej... Ilości czasu, tylko po to, żeby poczytać. Jakby nigdy tak nie funkcjonowałem, i podejrzewałem, że to się nie zmieni nigdy. Co tam, jak tam? Fantastycznie, a co u ciebie? Kolego drogi, albo koleżanko w sumie, nie zwróciłem uwagi, wybacz. Jakim modelem mikrofonu nagrywam audio? A jeżeli to telefon, jaki to model telefonu? Nagrywam telefonem iPhone SE. Do jakiej książki lub serii mógłbym cyklicznie wracać? Szczerze mówiąc, poza Harry Potterem, bo to oczywiste, przychodzą mi na myśl dwie serie, które raczej nie są takie, że. Nie są to oczywiste odpowiedzi, to jest malazańska księga poległych i to jest Koło Czasu. Bo to są bardzo długie serie, jedne z najdłuższych w ogóle napisanych kiedykolwiek, ale nie wiem. Do Koła Czasu wracałem, wracałem do pojedynczych tomów, czasami sobie otwieram jakiś tom i szukam pojedynczych scen. To nie jest idealna seria, ma dużo problemów, ale czuję się z nim jakoś tak bardzo związany. A Malazan, mimo że jest ciężki i taki bardzo gęsty, to też jest w nim coś takiego, że no wiecie, przeczytałem tę serię dwa razy i czuję w sobie po prostu, że na dwóch się nie skończy. Pewnie kilka razy wrzucę tę serię jeszcze sobie. Powtórzę. No chyba, że nie będę miał dużo czasu, to nie powtórzę jej już nigdy. Aczkolwiek jest to przykra perspektywa, wolę nie myśleć w ten sposób. Kiedy trylogia magów prochowych? Wydaje mi się, że najpierw będę kończył jakieś serie. Niby noc jeszcze mam do skończenia. Mam jeszcze kilka serii. Um... Myślę, że spokojnie w tym roku przeczytam przynajmniej pierwszą trylogię, całą. Nie czuję jakiejś presji skończenia tej, tego całego uniwersum przed, przed tym, jak Fabryka Słów wyda teraz tę te, te nową książkę w nowym uniwersum. To ma wyjść chyba jakoś na jesień. Myślę, że spokojnie w tym roku przynajmniej jedną trylogię uda mi się przeczytać, bo to nie są książki, przynajmniej na tyle, na ile pamiętam, to nie są książki jakieś bardzo ciężkie. Czytałem już kiedyś pierwszy tom i mi się podobał. Czy można tańcem wielbić Boga? Z tego, co kojarzę w oryginale było, czy można tańcem wielbić Boga? No i co ja, co ja mogę odpowiedzieć? A Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Eee, czy związek na odległość ma sens? Zastanawia mnie proces myślowy osoby, która stwierdziła, że totalnie randomowo zada mi to pytanie. Nie wiem, czy ma sens. Zależy od osób. Pewnie dla niektórych będzie miał sens, dla niektórych nie będzie miał tak można powiedzieć w sumie o wszystkim, ale jakby nie przychodzi mi na myśl żadna bardziej inteligentna odpowiedź. I ostatnie pytanie: czy planuję jeszcze jakieś studia? Na pewno planuję się zapisać na jakieś studia, żeby mi państwo zabierało mniej pieniędzy, które, które zarobię. Eee, a czy to będzie jakiś pic na wodę, czy, czy faktycznie? Ja jakby perspektywa kolejnych 5 lat studiowania, czegoś mnie przeraża, szczerze mówiąc. Więc zakładam, że to raczej znaczy nie będzie coś długotrwałego. Ja ledwie przeżyłem te 5 lat na łeku. więc nie wiem, czy chciałbym przechodzić przez to drugi raz, ale cholera wie szczerze, jeszcze się okaże, że skończę te drugie studia i będą mi jaja. Eee, no, i to jest ostatnie pytanie. Pominąłem chyba ze 4 czy 5 e, zadanych, bo one już w identycznej formie były zadane kiedyś e, i odpowiedzi na nie się no, nie zmieniły, więc to by było na tyle. Zwykle jak nagrywam QA, to potem jakoś tak przychodzi chęć do gadania o samych książkach, nie o mnie stricte, więc być może um, będzie mi teraz łatwiej nagrywać. W każdym razie dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco do następnego. Cześć!